dzisiaj niestety w takim anturażu, jeśli mogę tak powiedzieć, bo na zewnątrz, nie wewnątrz, razem z pacjentami, ale proszę mi wierzyć, ci pacjenci tam są, czekają i na pewno słyszą przepiękne kolędy, które młodzież przygotowała. No jest to na pewno radość dla tych dzieci i dla pacjentów Betanii. I my tak jakby przekazujemy naszą radość ze śpiewania, z którą mamy naprawdę ogromną, na święta, by przekazać im. I myślę, że to jest najważniejszy powód i tak jakby przyczyna tego naszego koncertu dzisiaj. Często uczestniczę w wolontariatach i chodzimy po różnych szpitalach i śpiewamy razem z grupą, bo chodzę do Opolskiego Studia Piosenki, więc często wychodzimy i śpiewamy. Aczkolwiek dla mnie święta to jest czas spędzony z ludźmi, z rodziną i to czas przede wszystkim radości, więc tą radość, którą mam w sobie i tą radość, która mi sprawia śpiewanie, chciałabym przekazać tym osobom właśnie z hospicjum. Bo coraz więcej się o tym mówi i jak tak jakby służymy innym, dajemy drugim radość, to jest to na pewno dla siebie radość, że możemy po prostu komuś sprawić na te święta i na ten cały czas lepsze po prostu samopoczucie i lepszy humor i radość. Dokładnie, teraz dużo dzieci zostaje uczonych przez rodziców, ile osób jest potrzebujących i chorych, dlatego jest to bardzo ważny aspekt, żeby pomagać innym osobom, a jeżeli my lubimy śpiewać i to komuś przyniesie radość, to czemu tego nie zrobić? Witaj Jezu ukochany, od patriarchu czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Betania jest miejscem, gdzie po prostu życie naprawdę tętni, jeśli tak mogę powiedzieć. To nie jest jakaś umieralnia i tutaj myślę, że przykład tego, że się dzieje coś takiego, jest tego najlepszym przykładem. Więc są świadomi jak najbardziej pacjenci, bardzo się cieszą, tym bardziej, że trudny czas jest. My jako taka szczególna placówka pozwalamy na to, żeby odwiedziny odbywały się zawsze raz w tygodniu, bo w szpitalach, jak Państwo z pewnością wiecie, tej możliwości nie ma. W związku z tym dzisiaj taki, można powiedzieć, przedświąteczny przedsmak tego, co nas czeka w najbliższych dniach, przygotowanie i żeby pacjenci pamiętali, że my, a właściwie młodzież pamięta o nich. Kolejny rok mija się, kolejne święta, znów ty siedzisz sam wśród czterech świec. Spójrz za okno i otwórz swoje. Piękne jest to, że czasem piękniejszym prezentem jest prezent dla ducha niż nawet ten taki podarek, chociaż i te podarki, umówmy się, są bardzo ważne. Dokładnie, ale dzisiaj pani dyrektor też takie podarki fizycznie przyniosła, bo bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie artykułów higienicznych i dezynfekcyjnych na rzecz tutaj naszego hospicjum. Natomiast ten przepiękny koncert, proszę mi wierzyć, naprawdę. Dzięki temu zarówno nasi pacjenci, jak nasz personel uśmiecha się tam wewnątrz. Państwo tego nie widzicie, ale zapewniam, że tak jest. Święta cały rok niech goszczą w sercu Twym. Rozrzuć święty pył radości i płomienie. Od dłuższego czasu nie mamy okazji robić takich standardowych prób, więc ta nasza działalność przeszła do sieci. Dzisiaj tak naprawdę po raz pierwszy od dłuższego czasu spotkałem się z moimi uczniami. Pracowaliśmy od godziny 9, właściwie ten repertuar nie był powtarzany przez rok i w przeciągu właściwie 2 godzin udało się zrealizować ten koncert i powtórzyć te wszystkie utwory, łącznie z utworem autorskim, ponieważ dzisiaj przy okazji mieliśmy możliwość zaprezentowania piosenki, której autorem jest mój absolwent i były student Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, Janek Korzeniec. Ten utwór też będzie miał niedługo swoją premierę na YouTubie. Jest to piosenka świąteczna, taka forma muzycznych życzeń dla ludzi w tym roku. Rozrzuć święty pył radości płomienie. Jest to niezwykle ważne. Ja doskonale pamiętam koncert 6 lat temu, kiedy miałem okazję tutaj być i występować na schodach Betanii. Jeszcze wtedy mogliśmy tam wejść. I tak naprawdę jak przekazałem swoje emocje, które temu towarzyszyły 6 lat temu, to nie miałem najmniejszych problemów, żeby uczniów do tego przekonać, dlatego że mają naprawdę gorące i otwarte serca i mimo tego, że jest końcówka tutaj praktycznie semestru, muszą zaliczać różnego rodzaju sprawdziany, to mimo wszystko znalazła się grupa osób, które chciały się zaangażować w takie przedsięwzięcie. No i jestem im ogromnie wdzięczny, bo zawsze mogę na nich liczyć.
No jest to czas, kiedy na pewno możemy w tym młodym wieku nauczyć ludzi, kiedyś dorosłych przecież, że od życia nie tylko się bierze, ale również daje się to, co się ma, jeśli są to rzeczy, emocje, czas. Na tym polega życie. I myślę, że ta idea wolontariatu rzeczywiście jest świetnie realizowana. Uczniowie też ze sobą współpracują z różnych szkół i to też ma swoją wartość. Wiedzą, że w tym roku nie dało się pracować dla Betanii tak jak zawsze, siedząc z nimi, śpiewając, piekąc pierniczki, więc śpiewamy pod oknami. Tyle możemy dzisiaj dla nich zrobić, oprócz dania im trochę przedmiotów. Święta cały rok, miłości kropel kilka, gdzie tylko spojrzysz, rozsiewasz.